Kolejnym ćwiczeniem, jakie będziemy dzisiaj wykonywać, będzie CEZA, czyli kontrolowane awaryjne wydłużenie płynąc. I aby zaliczyć to ćwiczenie, należy wykonać kontrolowane wynurzenie awaryjne płynąc z głębokości 6 do 9 metrów oraz ustalić dodatnią pływalność na powierzchni. I to ćwiczenie robicie po to, aby w mało prawdopodobnej sytuacji, gdyby zabrakło Wam powietrza, a Wasz partner znajdował się zbyt dużej odległości od Was, żebyście mogli skorzystać z jego oktopusa, to w tym momencie będzie bezpiecznie położyć się na powierzchnię i zakończyć pływanie. Chciałbym Wam teraz przypomnieć, a właściwie powiedzieć o kilku takich istotnych elementach. Po pierwsze, w trakcie wykonywania tego ćwiczenia trzymajcie automaty w ustach i nie zrzucajcie balastu. Nie trzymajcie się liny podczas wynurzania, z tego względu, że lina jest przeznaczona dla mnie w celu kontroli i awaryjnego zatrzymania wynurzenia. Utrzymujcie normalną prędkość wynurzania, czyli nie większą niż 18 metrów na minutę. No i tutaj też chciałbym zwrócić uwagę na to, że w trakcie wynurzania powietrze, które macie w waszych kamizelkach, będzie się rozprężać, czyli w trakcie wynurzania zwróćcie uwagę na to, żeby popuszczać powietrze z waszej kamizelki. W trakcie wynurzania wydawajcie ciągły dźwięk. Powróćcie do normalnego oddychania, jeżeli przerwiemy ćwiczenie lub jeżeli wystąpią jakieś trudności. W momencie, kiedy wynurzycie się na powierzchnię, napełnicie środek kontroli pływalności ustnie. To są te elementy. Teraz jak to będzie wyglądało? Będziemy znajdować się na platformie, Dive Master będzie znajdować się za Wami i ja na samym początku pokażę Wam sygnał do tego ćwiczenia, czyli brak powietrza, CEZA. I poproszę do siebie pierwszego kursanta przy linii. Zapraszam Dive Mastera do siebie. Okay? Poproszę, żebyście się ustawili. I pierwszą rzeczą, jaką będę chciał od Was, to żebyście ustalili sobie neutralną pływalność. W momencie, kiedy ustalicie sobie neutralną pływalność, chwycę Was pod szelkę Waszej kamizelki, tak żebym po prostu mógł Was ewentualnie zatrzymać. I w tym momencie zapytam się, czy ok, czy jesteście gotowi. Jeżeli pokażecie, że jesteście gotowi, zacznę odliczać do 3, tak? Czyli 1, 2, 3. Jak doliczę do 3, zaczynacie wykonywać ćwiczenie, wynurzamy się na powierzchnię. W momencie, kiedy się wynurzymy na powierzchnię, prawidłowo wykonacie ćwiczenie Dumba 5. Założymy się z powrotem, odeślę Was do grupy. W trakcie wynurzania może też być taka sytuacja, że na przykład będę chciał Was zatrzymać, żeby przekręcę. Tak? Tutaj zatrzymam Was i mogę Wam pokazać stop. Tak? Wtedy nie próbujcie się szarpać. Zatrzymajcie, wrócimy z powrotem na platformę i ja mogę Wam na przykład pokazać, że pamiętaj, żeby nie wynurzać się zbyt szybko, tylko żeby wynurzać się powoli. Tak? Lub na przykład pamiętaj, żeby przez cały czas powoli wypuszczać powietrze z płuc. Jeżeli będzie potrzeba powtórzenia ćwiczenia, pokażę Wam sygnał jeszcze raz i poproszę jeszcze raz, żebyście wykonali dane ćwiczenie. Czy są jakieś pytania?